Jak u ciebie z życiem celebryckim? Celebryckim? No nie ma chyba u mnie takiego życia celebryckiego, bo ja nie jestem celebrytą. Zacznijmy od tego. Ale czasami bywasz na imprezach, pozujesz na ściankach. No to prawda, ale rzadko. Jeśli rzeczywiście to wymaga, jeżeli akurat mam koncert, albo jeżeli ktoś bliski mi zaprosi mnie na taką imprezę i rzeczywiście ja mam czas, którego właśnie de facto prawie w ogóle nie mam, no to gdzieś tam staram się wyłuskać chwilę, ale to no w tej chwili, nie wiem, chyba w ogóle kilka miesięcy nie byłam nigdzie. Dzisiaj to jest pierwsza impreza od wielu miesięcy, także no nie mam za bardzo tego czasu i powiem szczerze, że jestem często tak zmęczona, że nie mam siły i wolę zostać w domu i tak kilka godzin więcej pospać, tak? O. A Playboy już dzwonił? Nie, Playboy chyba się boi, bo wie, że i tak z góry odmówię, więc nie dzwoni. Ale wiesz, to Playboy ma bardzo dużą siłę przebicia. Pokazanie się w Playboyu to jednak jest coś. Ta argumentacja nie przekonuje mnie w ogóle. Musieliby naprawdę jakoś wyjątkowo uzasadnić tego typu sesję, ale nie, myślę, że w ogóle w moim przypadku to nie ma żadnego uzasadnienia. No, przy tym, co ja robię, o czym ja mówię, o czym piszę, to nie bardzo jakoś mi się to w tą całą moją filozofię życiową wpisuje. Może kiedyś, nie wiem, jak będę po 40 i nagle zaprawnę zrobić coś szalonego, to może ten Playboy zafunkcjonuje, ale na razie absolutnie nie mam takiej potrzeby wewnętrznej. Co robisz, że jesteś taka szczuplutka? No nic nie robię, po prostu dużo pracuję i ja mam takie geny. Moja babcia tak wygląda, moja mama tak wygląda, dziadek swego czasu też tak wyglądał. Teraz właśnie wygląda podobnie, tylko tam troszeczkę, że tak powiem, jest większy bojlerek nieco, ale no generalnie stary szczupły, no i tata też potwornie szczupły, także to są geny. Możesz jeść wszystko, co chcesz? Wszystko, do woli. Ja się nic, jakoś specjalnie się, że tak powiem, nie zastanawiam nad tym, co jem, aczkolwiek staram się rzeczywiście jeść zdrowe rzeczy, to znaczy jem wszystkie produkty, które są, czyli jeżeli mam ochotę, nie wiem, na Snickersa, na lody czy coś, to też sobie pozwalam na to, ale myślę o tym, żeby to było zdrowe jedzenie, to znaczy zdrowo przyrządzone, jakaś tam fajna kompilacja, tutaj żeby było trochę tych warzyw, trochę owoców, trochę mięsa, bo nam jest wszystko potrzebne tak naprawdę, a dzisiejsza dieta no nie zawsze na to pozwala, także o tym myślę rzeczywiście. A co słuchać od twojego dziadka Wojciecha Pokory? A wszystko dobrze, gra w teatrach cały czas jakieś tam nowe projekty. W tej chwili ostatnio rzeczywiście no, mieliśmy mniej czasu dla siebie, bo no, nie wisimy na telefonach, on jest zajęty, ja jestem zajęta, ale wszystko dobrze. Ma się dobrze, jest zdrowy, lata po scenie i szaleje. A jak ocenia twoją karierę? Jako to on się bardzo cieszy, no wiadomo, no, dziadzio, my jesteśmy w takiej bardzo bliskiej, rodzinnej, że tak powiem, no ta więź jest gdzieś tam, tak? Także zawsze jak się spotykamy, to mówimy, on mi doradza i tak dalej, ja mu też czasem doradzam. Bo to gdzieś tam wiadomo, że ta różnica pokoleń, on trochę wynosi ode mnie, ja trochę od niego, taka jest fajna wymiana między nami. No taka kombinacja dziadkowo-wnuczkowo, ale przyjacielska. A jak dzwoni, to nie mówi Agata żadnego Playboya, nic z tych rzeczy? Nie, nic takiego nie mówi. Nie, myślę, że on aż tak nie śledzi tego, co się dzieje w mediach, tak? Więc on wie o tym czasami, jeżeli mam taką możliwość, to go zapraszam na koncert, ale też nie zawsze, no bo gdzieś tam jest zawsze zamieszanie. To jest starszy pan, wiadomo, ale jeżeli jest to na przykład jakiś kameralny koncert z orkiestrą symfoniczną, to dlaczego nie? Jest to repertuar zdecydowanie dla niego, jakieś na przykład takie sinatrowskie klimaty i wtedy on jest zachwycony. A twój ulubiony film albo serial z dziadkiem? No ja uwielbiam hrabia Georges Ponimirski, tą rolę, to jest cudowne, absolutnie końcowa jego... Kariera Nikodemadyzmu. Kariera Nikodemadyzmu i oczywiście końcowy jego monolog. No dużo jest tych... Poszukiwane? Też, natomiast pamiętam, że pierwsza rola, która mnie jego chyba najbardziej zachwyciła, ja już wtedy byłam dosyć świadoma, bo już miałam jakiś tam kontakt z aktorstwem dłuższy, to jest 72 rok i to jest Zemsta. Kochani, pozdrawiam Was, to się nagrywa Agata Nizińska.